Witam, pokażę Wam dzisiaj zestawy kreatywne od Starpaka. To firma, która ma dużą wyobraźnię i wie, że są momenty takie, w których super mieć taki zestaw kreatywny, żeby się nie nudzić. Czy to jest w szkole, czy jedziecie gdzieś na wycieczkę, czy po prostu siedzicie w domu i chcecie zrobić coś ciekawego. Pierwszym dziełem, które możecie wykonać samodzielnie, jest taki samochód, który nie tylko samodzielnie złożycie, ale potem pokolorujecie. A mieści się on w takiej niepozornej, bardzo cienkiej folice. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Z tyłu oczywiście jest instrukcja, jak go składać, a w środku jego różne elementy i te kredki, którymi został pomalowany. No i co? Mamy komplet. Zawsze to możemy zabrać ze sobą i złożyć. Jeżeli macie trochę więcej czasu, to ja uwielbiam Star Art Set, takie wielkie boksy. Ten ma 68 elementów i ten też. One są często licencyjne. Ten jest akurat Safari, a ten z Psiego Patrolu, ale są najróżniejsze boksy. A w środku, no, on jest zapinany na rzepy, może być waszym piórnikiem w ogóle do szkoły. Ta-da! No, całe bogactwo najróżniejszych bajerów. Są farby tutaj zabezpieczone. Kredki świecowe różne. Gumka, temperówka, klej, ołówek, pędzelek. Tu mamy kolorowanki zafoliowane już w komplecie. Flamastry, kredki ołówkowe i linijka. No, po prostu mega zestaw, w którym jest wszystko. I zobaczymy jeszcze ten Psi Patrol, jak wygląda. O! No i Psi Patrol wygląda podobnie, tylko ma po prostu wizerunek psiaków tutaj, bohaterów serialu na każdym flamastrze, kredce i ołówku. To takie pakiety. A jeżeli chcecie zabrać coś małego, kompaktowego, to to jest naprawdę bardzo dowcipny i bardzo zgrabny pomysł. Jest wersja z Frozen i wersja ze Star Wars, a w środku kredki, ołówek, temperówka, gumka, kolorowanki już gotowe i farby. O, mamy tutaj kilka kolorowanek do wykonania samodzielnego. Tak wygląda wersja ze Star Wars. Tak wygląda wersja z Frozen. Siostry. O, to nawet jest, słuchajcie, z bałwankami już wersja, tak? Frozen Fever. O, i kolorowanki. Proszę. No i to jest patent do rysowania. A jeżeli chodzi Wam o same kolorowanki, no tutaj wybór też mam zupełnie dobry. Najmniejsze to takie kolorowanki modowe. Wszędzie można ze sobą zabrać. I czadersko się otwierają. Tu mamy pełen pakiet naklejek, ojej, buty na obcasach, torebki, okulary, to najróżniejsze rzeczy, paski. A tu z tyłu po prostu modelki, które możecie tym przystroić i poklejać je, ubrać je tak, jak Wam się podobają. Jest ich sporo, mają różne fryzury. Możecie je też pokolorować. Ale zobaczcie, bardzo zgrabny patent, łatwy do zabrania. A teraz takie na koło notatniku. Mam tutaj kilka takich patentów. No, zacznę od tych dwóch. Barbie i Nail Design. Barbie, no to oczywiście nasza główna bohaterka. Bardzo dużo różnych wyklejanek z Barbie. Ale są szablony do odrysowywania z literami, z napisami. No i jest nasza bohaterka, którą możecie ustroić w najróżniejszy sposób. To jest taki właśnie boks z Barbie, a teraz jakieś tutaj zdobienie paznokci. O, i zobaczcie, każdy poszczególny element możecie sobie po prostu, to są naklejki, możecie przykleić do paznokci bezpiecznie. Myślę, że rodzice też nie będą zbytnio źli, bo zawsze można to odkleić. Wystarczy, że weźmiecie jedną naklejkę. Ja mam chyba troszkę większe paznokcie, ale to akurat jest do mniejszych rączek przygotowane. O, i naklejacie sobie przez środek i tadam, mamy paznokieć obklejony. Ale oprócz tego są szablony, takie pokażę. Taki szablon. One się troszkę nachodzą, nie widać jak w
Wyglądają takie trochę do tatuaży, więc myślę, że można się przystroić, zrobić sobie malowidło na dłoniach. No i najróżniejsze modelki, które będziecie mogli stylizować. Ale jest też coś dla chłopaków, żeby nie było, że tylko dziewczyny. Dla chłopaków mamy tutaj z driftingiem bajery. Akcesoria do samochodu. Tu mamy samochód, który możemy wystylizować. No to chyba tapicerka. Ale są też szablony do odrysowywania. No to pewnie jakieś nadające mocy i siły silnikowi. Najróżniejsze tutaj płomienie ogniste, który możecie ten samochód przystroić. A to są po prostu różne modele samochodów. Jakieś takie ostroterenowe, no zakręcone, najróżniejsze. Musicie je po prostu ozdobić. A teraz mam takie tutaj zestawy. Jeden z Gwiezdnymi Wojnami, drugi z Księżniczką Zosią, w którym są naklejki. Jeden pakiet, ale tych naklejek. Raz. A tu jest Zosia, którą możecie udekorować odpowiednio, bo to jest po prostu Zosia w różnych stylizacjach. Są też szablony, może takie pokażę, będzie ładniej to wyglądało, widać co tam się dzieje. No i taka Zosia już biało-czarna do pokolorowania, do przystrojenia i możecie tutaj czajniczki i różne elementy dekoracyjne zrobić sami. A jak to wygląda z Gwiezdnymi Wojnami? Już Wam pokazuję. Ok. Gwiezdne Wojny. Okładka twarda, naklejki. Więcej ich jest, są dwa takie. A, zobaczcie. Nie, raz, dwa, trzy. A to już jest, to są naklejki, a to są rzeczy do wycięcia. Szablony. No i tutaj kolorowanki. I jest troszkę czystych kartek, tak żeby samemu sobie coś narysować, co wam odpowiada. No. No i większa taka kołonotatnik do stylizacji. Moks kraftowy. O, proszę bardzo. No to już. O, i tu są elementy różne. Oczy. Troszkę szablonów. O, takie pokażę może. O, tu jakieś motywy roślinne, biżuteria. O, zamek jest nawet. No i tutaj grafiki, modele, które możecie przystroić. Jeszcze czekajcie, tu zobaczę. O, najróżniejszych i trochę czystych kartek. O, przepraszam. I trochę czystych kartek na końcu też do rysowania, czyli nudy nie będzie, z pewnością. No i koraliki. Bardzo lubię koraliki. Jest to rzecz, z której można zrobić po prostu piękne dekoracje i samemu to nosić. Trole modne, jak najbardziej. Każdy, kto widział film, nie ukrywam, że będzie chciał mieć jakąś tutaj, jakieś akcesoria z sympatycznymi, włochatymi bohaterami. O, i mamy tutaj coś do kolorowania, już to wyjmuję. Taka kolorowanka. I tutaj koraliki, takie, no, tutaj są sznurki, z których zrobicie sobie bransoletkę. To wszystko są koraliki, tu są otwory, trzeba przepleść i zaprojektować sobie swoją własną bransoletkę. To są zakończenia do połączenia, tak żeby tą bransoletkę było można założyć, zdjąć, założyć i nosić ją zawsze, kiedy potrzebujecie tego. A tu zobaczcie, w takim małym pudełeczku wyjęłam z niego wszystkie rzeczy. To są różna biżuteria inspirowana mini. Jest to wszystko. Jedna paczka koralików, serduszka, perłowe koraliki, kwiatki, większe perłowe koraliki, literki, o, i takie jakieś zbliżone do nasionek ryżu. Te kółeczka można obkleić wizerunkiem mini, ale też można
różnymi innymi ornamentami, serduszkami, motylkami i innymi ozdobami. Tu jest instrukcja, w jaki sposób nawlekać koraliki. A bardzo mi się podoba jeszcze jedna rzecz, że sznurek, który służy do nawlekania koralików, jest gumką, czyli łatwo będzie taką bransoletkę zdjąć z ręki. Nie będzie zbyt luźna, będzie taka akurata. Wystarczy, że troszeczkę ją rozciągniecie i z ręki zdejmiecie lub założycie z łatwością. No cóż, nie będzie nudy. Życzę wesołej zabawy. Te wszystkie zestawy nie są drogie. Zawsze można je mieć ze sobą i po prostu nie nudzić się, tylko tworzyć różne ciekawe rzeczy. Dziękuję.